Witajcie. Dzisiaj kolejny set kartkowy, też spory. Też spory to są kartki, które stworzyłam. I podobnie jak poprzednim razem przy takim dużym secie, chciałam skorzystać i wykorzystać do końca całą kolekcję, tym razem kolekcję Scrap Boysów Sunny Village. Przepiękna, słuchajcie, kolekcja. To są elementy, które gdzieś tam mi pozostawały. Zostało jeszcze kilka motylków i druga strona ta okładkowa. Ale tak, wykorzystałam praktycznie cały bloczek papieru, właśnie ten 6x6. Powstało z tego 45 kartek. Zaraz Wam pokażę. Czyli tak, znowu w użyciu stample różne. Tym razem nie tylko Agateria, ale także inne firmy. Wing of Stella, którą pobłyszczyłam niektóre elementy. I chcę Wam teraz pokazać. Mam nadzieję, że będzie widać. O, błyskają się. Niektóre elementy się błyskają. I też stworzyłam od jednej do kilku kartek. Z jednej mapki. Też korzystałam z tych samych mapek kartkowych. Proste kartki. Niezbyt dużo ozdób. Nadają się na wszelkiego rodzaju okazje. Tak, i następne. I te są też takie same. I kolejne. Tym razem o orientacji pionowej. Tak. Tak. Wykorzystywałam właśnie też te elementy, które były do wycinania. Tutaj już z totalnych resztek wykorzystałam i zrobiłam patchwork. Tutaj mamy embossing, widzicie? Wykorzystałam folder do embossingu z Akcjona. I już ostatnie. Prościutkie. I naprawdę przyjemnie się je robiło. Nawet nie wiedziałam, kiedy czas mi poleciał. Tak robiłam. Czas poleciał. Kartki się zrobiły praktycznie same. I coś mi się wydaje, że faktycznie polubiłam robienie kartek. To na dzisiaj tyle. I widzimy się w kolejnym moim projekcie. Do zobaczenia. Cześć.